Nazywam się Karol Świderski i jestem najlepszym napastnikiem na świecie. Właśnie w ten sposób przedstawił się 17-latek klubowej telewizji Jagiellonii. Od młodości Świder emanował pewnością siebie, a na boisku zawsze harował jak wół. Ale dlaczego trenował w więzieniu? Karol Świderski urodził się w Rawiczu i mieszkał w jednej z kamienic. Codziennie rano wstawał do szkoły, jadł śniadanie i szedł na zajęcia. W szkole myślał tylko o jednym, kiedy będzie mógł pograć w piłkę. Nice. Kochał to. Po szkole wracał do mieszkania i szybko jadł obiad. Wołał swoich kolegów i razem śmigali na dwór. Od razu po wyjściu z kamienicy widzieli ogromne budynki i druty kolczaste. To właśnie było więzienie w Rawiczu. Mury więzienia w Rawiczu mają kilka metrów wysokości. Świder razem z kolegami rysowali na nich bramkę i trenowali. Strzelali i strzelali w mur przez wiele godzin. Aż w pewnym momencie jeden z kolegów kopnął piłkę z ogromną siłą i przeleciała ona ogrodzenie i trafiła na teren więzienia. Całe szczęście, że jeden ze strażników więziennych był ojcem kolegi Karola, bo piłka szybko do nich wracała, a oni dalej mogli trenować. Świder w ten sposób spędzał każde popołudnie. Jednak na początku Karol nienawidził piłki nożnej. Dziadek zaprowadził go na pierwszy trening, kiedy miał 5 lat. Jego początki z futbolem były dla niego koszmarem. Dziadek na siłę ciągnął go na boisko w Rawi. Mały Świder, gdy tylko zobaczył murawę, to zamiast ćwiczyć, kładł się na boisko i płakał. Mówił ze łzami w oczach, że woli wracać do domu i razem z kolegami kopać na podwórku. Jednak dziadek nie dawał za wygraną. Krzyczał i motywował go do działania. Chciał, żeby Karol chociaż spróbował. Sytuacja diametralnie się zmieniła, kiedy Karol namówił kolegów z podwórka do chodzenia razem z nim na treningi. Wtedy po fali płaczu i fochów, mały Świder zaczął normalnie ćwiczyć na boisku. Okazało się, że potrzebował właśnie wsparcia kolegów. Coraz bardziej uwielbiał chodzić na treningi, robił ciągły progres. Dziadek od razu jak to zobaczył, odetchnął z ulgą, bo chciał, żeby wnuk połknął bakcyla. Potem obiecał Karolowi, że będzie go odprowadzał na każdy trening. Tak też było. Dziadek Czesław chodził z nim na każdy trening, nieważne czy padał śnieg, czy deszcz. Pragnął z całych sił, żeby jego wnuk został zawodowcem. Sam był kiedyś piłkarzem, ale jak to zwykle bywa, kontuzja pokrzyżowała jego plany. Czesław po fatalnym urazie chciał ciągle być przy piłce, dlatego zrobił kurs sędziowski. W całej swojej karierze gwizdał aż w kolosalnej liczbie 2,5 tysiąca meczów. Posiada nawet proporczyk Lecha Poznań, więc musiał być niezłym sędzią. Dziadek nie mieszkał razem z Karolem, a mimo wszystko przychodził po wnuka i razem pracowali na jego sukces. Dziadek chciał, żeby Świder zagrał chociaż w trzeciej lidze. Karol Świderski dzień po dniu i tydzień po tygodniu robił coraz większy postęp. Jego miłość do piłki rosła w jeszcze szybszym tempie. Już jako mały chłopak miał tylko jeden cel. Zostać zawodowym piłkarzem. Kiedy miał 8-9 lat, trener Rawi Marian Kempa mówił mu, że jeśli w przyszłości nie będzie piłkarzem na poziomie reprezentacyjnym, to on nie zna się na piłce. Karol w latach 2010-2012 grał w barwach Rawi Rawicz i przywoził ogromne ilości nagród. Było ich tak dużo, że nie mieściły się na szafkach w jego pokoju. Karol nienawidził przegrywać i emanował bezczelną pewnością siebie. Jestem hardcore. Do tego stopnia, że na jednym z dziecięcych turniejów dostał pochwałę, ale też wskazówkę od Andrzeja Juskowiaka, że powinien częściej szukać podań do kolegów. Tę wiadomość przekazał Świderskiemu trener, na co Karol odpowiedział: nie interesuje mnie, co mówi pan Juskowiak. Chwilę później zdobył 3 bramki w finale i został MVP turnieju. Dobrze, że słuchał siebie, a nie zewnętrznych ekspertów. Karol miał wrodzony talent, bo już od małego umiał znaleźć się w odpowiednim miejscu w polu karnym i wykończyć akcję. Z zawodu przywoził albo nagrodę za króla strzelców, albo statuetkę dla najlepszego zawodnika turnieju. Ten dzieciak grał kosmicznie. Grał tak fenomenalnie, że stało się jasne, że taki talent nie uchowa się w Rawiczu. Pewnego razu Karol usiadł razem z tatą Grzegorzem i rozmawiali o jego przyszłości. Najpierw zdecydowali, że zacznie chodzić do gimnazjum w Poznaniu, ale na treningi będzie dojeżdżał do Rawicza, dzięki czemu ciągle robił kolosalne postępy. Wszyscy myśleli, że jego kolejnym przystankiem w karierze będzie Lech Poznań. Jednak nie. Pewnego dnia, kiedy Świder miał już z powrotem przeprowadzać się do Rawicza, zadzwonił telefon. Okazało się, że dzwonią z SMS-u Łódź. Wtedy Karol usiadł razem z ojcem jeszcze raz i znowu rozmawiali o jego przyszłości. Grzegorz zapytał syna, czy chciałby grać w Łodzi. Ojciec nie chciał, żeby syn po latach wypomniał mu, że zniszczył jego karierę. Karol z radością błyskawicznie podjął decyzję o przenosinach do Łodzi. Wtedy niewiele myśląc, Grzegorz spakował syna, wsiedli do samochodu i pojechali do SMS-u. To była najlepsza decyzja w karierze Świderskiego. Oh my! Jednak początki w nowym miejscu były niezwykle trudne. 13-letni Świderski mieszkał ponad 200 km od domu. Tęsknił za bliskimi. W Łodzi okazało się, że jest za słaby. W
pierwszych miesiącach Karol w ogóle sobie nie radził na treningach, był za wolny, psychicznie nie dojeżdżał na treningi. Było tak źle, że trenerzy chcieli go odesłać do domu, ale on z uporem maniaka trenował wyjątkowo ciężko. Jego ambicja nie pozwalała mu się poddać. W jednym ze spotkań nie trafił karnego i zalał się łzami. Po tym pudle był tak wściekły, że chciał wracać jak najszybciej do domu. Emocje wzięły górę. Jednak trener Schwartz w fenomenalny sposób podniósł na duchu Świderskiego. On, czując to wsparcie trenera, zamienił płacz w tytaniczną pracę nad umiejętnościami. Dzięki ogromnemu talentowi i poświęceniu został potem wypatrzony przez Jagiellonię Białystok. Michał Probierz zobaczył Świderskiego w meczu Centralnej Ligi Juniorów, gdzie Świderski grał fenomenalnie. W 19 meczach strzelił 16 goli. Pewnego razu Jaga grała z SMS-em Łódź. Do przerwy był remis 0-0. W drugiej części meczu Świder był potworem. Strzelił 4 gole i zaszokował wszystkich na boisku. Wtedy Probierz nie miał wątpliwości. Bierzemy go. Już w pierwszych miesiącach zadebiutował w Ekstraklasie, mając zaledwie 18 lat. W Jagiellonii Probierz pilnował, żeby Świderskiemu nie odbiła palma. Na początku w Jadze Świderski grał bardzo mało. Do tego stopnia, że wracał do mieszkania w Białymstoku, a potem grał na Orliku z przypadkowymi osobami. Ktoś zrobił mu wtedy zdjęcie z gry z amatorami. Zdjęcia trafiły do Probierza, a on wściekł się i wziął go na dywanik. Świder wszystkiego się wypierał, dlatego dostał od Probierza ksywę kłamca. Innym razem Karol został fenomenalnie zgaszony przez trenera Jagi. Pewnego dnia w przerwie reprezentacyjnej każdy z kadrowiczów musiał zdawać relacje ze spotkania Probierzowi. Świderski raz zapomniał o meldunku. Wtedy Probierz sam do niego zadzwonił i zapytał, czy ma za dużo pieniędzy, bo dostaje karę. Innym razem do Probierza doszły głosy, że Świder wywyższa się na kadrze. Wtedy Probierz zadzwonił do Świderskiego i jeszcze raz go zgasił, mówiąc: zjedz Snickersa, bo gwiazdorzysz. Trzymał go krótko, a on dzięki temu ciągle się rozwijał. Będąc jeszcze nastolatkiem, starszyzna w Jadze przyzywała go w okropny sposób. Świder nigdy nie powiedział w jaki, bo się tego wstydził. Jednak ten pseudonim usłyszał Probierz. Chciał uciąć głupie gadanie w szatni i powiedział, że jeśli Świder strzeli gola w kolejnym meczu, to koniec z tym przezwiskiem. Karol strzelił i już nigdy więcej nikt go nie przezywał. Payback time. Potem stawał się ważną częścią Jagiellonii. Lata mijały, Probierz zdążył już odejść z Jagi, jednak Świderski ciągle dawał bardzo dobre występy. Nice. Za kadencji Ireneusza Mamrota rozegrał bardzo dobry sezon. Karol stwierdził wtedy, że albo teraz, albo nigdy. Dostał propozycję od PAOK-u Saloniki i odszedł do Grecji za 2,5 miliona euro. To była fenomenalna decyzja Świderskiego. Sprawdził się w Salonikach, a później w amerykańskim Charlotte FC. Najważniejsze, że w kadrze widać go na boisku, w każdym spotkaniu i strzela najważniejsze bramki. Rywalaki biorą odważnie do Lewandowskiego, szansa, gol! Kliknij i obejrzyj kolejny film na moim kanale Czar Futbolu. Na pewno nie pożałujesz.